Kochani, witajcie w dzisiejszym vlogu. Ja nazywam się Iza i zapraszam was do oglądania dzisiejszego odcinka. Dzisiaj, moi drodzy, też w sumie jutro, dlatego że będzie to vlog podzielony na dwa dni. Jutro są obchody 4 lipca. Dzisiaj jest normalny dzień przed dniem 4 lipca. Tak więc dzisiaj zabieram was ze sobą, pokazuję wam mój dzień, czyli taki daily vlog. Jutro chcę wam pokazać, jak się tutaj obchodzi 4 lipca. Jest to tutaj jedno z największych amerykańskich świąt. Ja już się na to zaczęłam w sumie szykować, ponieważ rok temu, szczerze, zapomniałam w ogóle, że jest takie święto i w sumie przegapiłam wszystko. Jak już widzieliście na poprzednim vlogu, tydzień temu były tutaj puszczane fajerwerki na właśnie 4 lipca. Jest tutaj taka główna atrakcja 4 lipca i tutaj, szczerze, wydaje mi się, że na 4 lipca jest więcej fajerwerków puszczanych niż w Nowy Rok. Tak więc będziecie mieli okazję tutaj ze mną obejrzeć właśnie takie show. Dzisiaj jest w sumie luźny dzień, nic takiego nie mam zaplanowane, więc zobaczymy, jak to wszystko mi tutaj wyjdzie na vlogu. Ostatnio mam wrażenie, że te moje vlogi są takie trochę skoczne, z jednego na drugie miejsce, na trzecie, ale chcę wam pokazać właśnie jak najwięcej tutaj, co się znajduje w Stanach, jak wygląda takie życie, podstawowe rzeczy, dlatego subskrybujcie ten kanał, zostawiajcie lajki, jeżeli filmik wam się podobał, żebyście właśnie tutaj widzieli, jak wygląda właśnie to prawdziwe życie, nie jakieś udawane. Zbieram się na jakieś jedzonko, na jakąś szamę, jak zwykle. Jedziemy w fajne miejsce, które wam tutaj pokażę. Więcej szczegółów zobaczycie za chwilę, tak więc oglądajcie. Jeszcze dla przypomnienia, to ogólnie zaczęłam dietę i zaraz wam pokażę, jak wygląda ta moja dieta. To mam w ogóle włosy rozczochrane. To są takie pudełka. Ogólnie to jest taka dieta, że wszystko mam w proszku i muszę to sobie zmieszać z wodą. Tutaj mam jakieś pankejki, tutaj mam jakieś makaroniki, nie wiem co to jest, tu mam szejki. Jakieś tam inne rzeczy, tu jakieś przekąski, płatki i tego typu rzeczy. Tutaj mam owsiankę i tutaj mam batony. I to wszystko jest tak jakby na bazie protein. Jedyna rzecz jest taka, muszę pić bardzo dużo wody z tym. Jest to mój około 4., 5. dzień, już mi trochę z wagi spadło, ale no strasznie się męczę, ponieważ nienawidzę diet, od razu się denerwuję i właśnie z tą dietą jedyna rzecz jest taka, że w ciągu dnia mogę mieć tylko jeden posiłek swój i 5 przekąsek w ciągu dnia właśnie tych od nich. Tak więc teraz jadę właśnie na ten jeden mój wybrany posiłek i zobaczymy, co będziemy mieli tam do wyboru. Powiem wam, to miejsce jest moje ulubione miejsce, dlatego że tam po prostu nie ma umiaru w jedzeniu i piciu. Oczywiście trzeba się kontrolować, wiadomo, dla własnego zdrowia i w ogóle, ale zaraz sami zobaczycie. I tutaj się znajdujemy w takiej plazie, tam jest siłownia, to jest jakiś supermarket, tutaj jest to miejsce, do którego idziemy teraz. Sobie sami nakładacie, tutaj są właśnie kubki do nich, tutaj jest hibachi, czyli na zamówienie takie jedzenie, tutaj jest jakaś kukurydza, tuczone ziemniaki, tutaj widzę, że jest indyk, beef, chicken i jakieś tam rybki, tutaj są takie trochę bardziej fast foody, coś tego typu, tutaj gdzieś są frytasy, zobaczcie, jak apetycznie wyglądają, tutaj są ziemniaczki i no jak sami widzicie, wybór jest ogromny. Tutaj jest bardziej na zdrowo i tak jak widzicie, tutaj są krewetki, jakieś sosy do sałatki, to są jakieś owoce morza, sama nie wiem co to będzie, albo tutaj. Wybór jest naprawdę ogromny, oliwki, sałata, tutaj są desery, owoce, galaretki, ciasteczka i tego typu rzeczy. Tutaj naprawdę wygląda apetycznie, myślę, że ja tutaj się mogę tylko skusić na owoce, ze względu na to, na jakiej diecie jestem. W ogóle zobaczcie na ten budyń tutaj, jest taki, no nie wiem, trochę inaczej wygląda niż ten nasz. Nałożyłam sobie makaron i 3 nuggetsy. Tu mam jeszcze kolę i wodę. Ogólnie tutaj wygląda to tak, że płacicie 28 albo 25 dolarów. Jak zobaczę rachunek, to wam dam dokładnie znać. Dosłownie jecie ile chcecie i to samo dolewka. Na przykład jeżeli mówicie, że chcecie Pepsi, to wtedy płacicie 2 dolary i dolewka już jest za darmo.
Więc zobaczymy, ile talerzów dzisiaj mi się uda zjeść. Ogólnie zazwyczaj jest to jeden, max dwa. Dzisiaj muszę trochę bardziej uważać na linię, jednak zdecydowałam się, że zjem ten chiński makaron taki, na który miałam mega ochotę, tylko dlatego tutaj przyjechaliśmy. No i będę dawała wam znać na bieżąco, co znajduje się na moim talerzu. Tutaj wzięłam sobie też parę rolek sushi, tu jest sos sojowy, tu jest spicy mayo, nie wiem jak on się nazywa po polsku. I tutaj jest taki jakby pudding, zaraz wam pokażę, jak on w środku wygląda. Tutaj u góry jest taka warstwa, nie wiem w sumie co to jest, nawet nie mam pojęcia, czy my w Polsce takie coś mamy. Również przez COVID, kiedyś tutaj pamiętam przyjeżdżałam, to były te talerze szklane, teraz niestety są takie jednorazowe, wszystko jest jednorazowego użytku, to samo tutaj te sztućce, widelce, no niestety no. Zrobiłam mały research i to chyba będzie się nazywało creme brulee. Zobaczcie, taki jakby budyń, a nie wiem, nawet nie, że budyń, ale taki krem dziwny. To jest jakiś cynamon, tutaj są szrimpy takie przysmażone, tutaj jakieś coś, nie wiem, smażone, nuggetsy, ziemniaczki i też zobaczcie tutaj, to jest taka chyba, wydaje mi się, trochę amerykańska wersja pierogów i tutaj takie przepyszne donaty. To chyba będzie to, tak mi się wydaje, to będzie nasza kiełbasa. I tutaj właśnie leży ten creme brulee, który wam przed chwilą pokazałam. Tutaj w ogóle się to nazywa tak. Flan, aroma. Stanowisko sushi. Nie wiem czemu oni tutaj tak mało tego sushi dają. Zazwyczaj jak tutaj byłam, to było tego o wiele więcej. I bardzo popularny amerykański mac and cheese. Tutaj jest jakaś sałatka z kraba. I tam jakieś inne rzeczy. Powiem wam, to jest taki wybór, że ja sama się gubię w tym, co tutaj jest. To jest apple pie. Zobaczcie, amerykański popularny apple pie i pizza. Wydaje mi się, że to jest bardzo taka sekcja amerykańsko-chińsko, wszystko pomieszane. Razem z parabonem dostaliśmy takie dwa ciasteczka z wróżbą i okej, patrząc na to, to za dwa bufet 41, czyli jedno wychodzi $20. Plus dzisiaj jest sobota, więc wydaje mi się, że w soboty jest trochę więcej i dolewka jest $3 za jedno, więc nam wyszło $47. I razem z taksem $51.13, więc sami zobaczcie, ile jedzenie mnie tutaj kosztuje. Nie kosztowało to mało, bo $50 jak za dwie osoby, no to jest trochę. Ja znam dwa talerze, czyli jak na mnie to się w ogóle nie opłacało, jak na Krystia też nie. Jedyne, dlaczego lubimy tutaj przychodzić, to to, że mamy właśnie wybór takiego jedzenia, że na jednym talerzu możemy położyć sushi i słodycze, a lody, tam cokolwiek chcemy. Właśnie za tą różnorodność tutaj lubimy przychodzić, bo nawet jak nie mamy jakiegoś planu czasami, na co mamy ochotę, to po prostu tutaj przychodzimy i wybieramy sobie co chcemy, też czasami jak na przykład Chris coś chce innego, ja chcę coś innego, no to sobie miksujemy i właśnie tutaj takie coś dostaniemy, więc kończymy tutaj i idziemy do dalszej części vloga. Nawet zobaczcie, to jest maszyna do lodów. Kolejna informacja jest taka, że jedziemy teraz na lotnisko zrobić pranka. Dotarliśmy. W sumie nawet nie wiem, po co tutaj przyjechaliśmy, no ale dobra. Zobaczymy, kogo mi się uda wkręcić, kogo nie. Z tym, że lecę do Polski. Nie mam nawet żadnej walizki, nic, nawet aż tak się nie posunęłam daleko. Dlatego, że szczerze nawet nie wiedziałam, że dzisiaj tutaj będę. Więc idziemy na lotnisko. Nie wiem w ogóle, czy nas wpuszczą, jako że nigdzie nie lecimy. No ale zobaczymy. Jesteśmy na lotnisku Newark i tak to tutaj wygląda. Tutaj wam podjeżdżają takie weniki, tutaj są przystanki. Taka moja advice, jak przylatujecie, to kupcie sobie taką prepaid card. Ty macie nawet za 10, za $20. I tak jak mówię, no to jest takie na przylot akurat, wam się to opłaci. Jak się okazało, musimy cały czas mieć tej maski na sobie. I idziemy teraz właśnie na polskie linie, żeby zrobić jakieś fotki na Insta i wrzucić. Pamiętam, jak przyleciałam z Polski, szłam właśnie tutaj. Tutaj i pierwsza rzecz, jaką widziałam, to właśnie ta flaga Ameryki i to była pierwsza rzecz, jaką tutaj zobaczyłam i to już na mnie czekali ludzie. Tak więc, no, wspomnienia mi wracają. Tylko teraz nie wiemy, które mamy wybrać, bo tutaj nie ma żadnych polskich linii. Hello! Jedziemy właśnie się przejechać pociągiem. Dotarłam.
dotarłam do domu, jestem mega zmęczona. W sumie jest już godzina 11, dopiero co dotarliśmy do domu, jestem, tak jak mówię, mega zmęczona. Więc idę spać i widzimy się jutro już 4 lipca, tak więc do zobaczenia. Kochani, witam się z wami już dnia kolejnego, dzisiaj jest już 4 lipca. Jak widzicie po moim outficie, ja już jestem gotowa na 4 lipca, tą koszulkę zamówiłam sobie na Shein. Tutaj piszę na niej 4 lipca, potem wam ją za chwilę tutaj pokażę. I nawiązując do tego pranka z wczoraj, słuchajcie, ja nie wiedziałam, że tyle osób w to uwierzy, się na tym złapie i wypisuje do mnie wiadomości. Zaraz wam przeczytam i pokażę, co mniej więcej dostaję. Jestem teraz na tym punkcie, że nie wiem w sumie, czy mam w to brnąć, czy już wycofywać to. No nie mam pojęcia, dlatego że dużo ludzi naprawdę wzięło to na serio i no widzę, że są, bajka, się nie mogą doczekać tylko wiadomości, żebym powiedziała, że tak, jestem w Polsce. Jest godzina 12:24 i zobaczcie, ile dostałam wiadomości. No i w sumie jakieś tam jeszcze powiadomień, ale tyle tego jest, plus jeszcze na Instagramie mam jakieś. Zaczynam z pierwszą osobą. Iza, czy ty wracasz do Polski? Iza, mam nadzieję, że to nie żarty. Tak bym chciała, żeby to była prawda. Nie mogę usiedzieć w miejscu. Tak się zastanawiam. Dawno nie czekałam na informacje. Iza, ciągle myślę, czy przyleciałaś, czy nie. Okej, następna. Ty w Polsce? Halo, halo. Czy ty przyleciałaś do Polski? Ej, sorry ludzie, naprawdę sorry, nie wiedziałam, że tak się na to złapiecie. Co jest? Powiedz proszę, że nie jesteś w Polsce. Gdzie tak naprawdę lecisz? Na Dominikanę? W KRK będziesz? Ej, no, ja teraz naprawdę nie wiem, co mam dodać. Zaraz będę też układała moje włosy, bo jak na razie jest to wielki miszmasz, jak zawsze. I pokażę wam, jak przyozdobiłam sobie dom. Bo, no nie ukrywam, że dom przyozdobiłam też na 4 lipca. Zamówiłam parę rzeczy z Shein, parę rzeczy kupiłam w TJ Maxie. Te flagi wieszałam dzisiaj rano i one są właśnie z Shein. Tutaj mam taką jedną flagę, tutaj mam drugą. Tutaj są też takie parę ozdób jakieś z flagami. Tutaj kupiłam taką podusię, ona jest właśnie z Shein. Tutaj mam też takiego traka na countertop. I tutaj włożyłam Chrisa Oatmeals, bo on sobie to je na śniadanko i tak właśnie nie miałam gdzie tego włożyć. Więc włożyłam w tego traka. Tutaj mam takie chusteczki właśnie w gwiazdki. Tutaj stoi mi taki pan, w sumie sama nie wiem, jak to nazwać. Jakiś pan tam z flagą. I nawet kawę dzisiaj piłam z takiego kubka. W ogóle to jest kawa z sokiem z cytryny, bo widziałam na TikToku, że takie coś jest bardzo dobrym spalaczem tłuszczu. Ale od razu mówię, ohyda. Moje włosy już są ułożone, zrobiłam sobie tą maszyną, karłownicą czy coś takiego, znowu nie pamiętam nazwy i już jedziemy na festiwal. Znaleźć parking, ale jak sami widzicie, widoki za mną mi wszystko wynagradzają.
z tego co czytaliśmy, to fajerwerki będą dopiero o godzinie 10, więc no nie wiem, czy do tego czasu dotrwamy. Jak dotrwamy, to tutaj będziecie to widzieli, ale no szczerze, teraz idziemy zobaczyć, co się tam znajduje. Z tego co wiem, będą jakieś pewnie food trucki i tego typu rzeczy. Tutaj jest też taki transport, że tą łódeczką sobie płyniecie do Nowego Jorku. Tutaj nas, tak jak mówiłam wcześniej, dzieli tylko rzeka Hudson i właśnie ta łódeczka płynie do Nowego Jorku na drugą stronę. Tutaj też jesteśmy przy takim pomniku, gdzie znajdują się nazwiska ofiar, które zginęły właśnie 11 września. Zobaczcie, tutaj jest też taki fragment tej budowli, która wtedy runęła. Tutaj jest właśnie też taka pamiątka upamiętniająca 11 września. Jest jakiś taki pan, co trzyma bukiety kwiatów. Aha, nie pan, tylko pan chyba, co ratował wtedy życia. Tutaj wam pokazuję, jak to się jeszcze prezentuje z przodu. Docieramy już na miejsce, jak sami słyszycie. Zobaczcie też tutaj, jaki pomnik się znajduje. Katyń 1940. Samo co ja. Tam jest statua wolności. Jesteśmy bardzo blisko niej, ale w sumie nie da się tam w ogóle dostać. Też na Instagrama wleciała moja fotka tutaj na 4 lipca, więc obczajcie mojego Instagrama, pojawi się gdzieś tutaj. Wpadajcie i komentujcie, lajkujcie, czy tam co chcecie. Na razie zmieniamy miejscówkę, dlatego że tam się w sumie zrobiło nudno. Poza tym jedzeniem i głośną muzyką to nic nie było. Widokami się chwilę tam nacieszyliśmy, ja sobie ponagrywałam i czekamy dalej. Co się tutaj wydarzy w tym oto naszym dzisiejszym vlogu, moi drodzy? Teraz znajdujemy się w Hoboken. Jak widzicie za mną, mamy piękny widok na Nowy Jork. Tutaj, zaraz wam przewrócę kamerę, bo też wiatr tutaj jest straszny. Jakiś tutaj gdzieś lata nade mną samolot. To jest Dolny Manhattan, jest tutaj. Tutaj jest na długości Central Park i tutaj jest Górny Manhattan. Zobaczcie też tutaj, nie wiem czy jesteście w stanie dostrzec ten tutaj taki corner, taki róg, to się nazywa Edge i na to się właśnie wybieramy. Jeszcze nie wiemy kiedy, bo już dotrzeć tam nie możemy jakoś. I właśnie chcemy tam sobie zobaczyć piękny widok na Nowy Jork jest. I jeszcze ciekawostka jest taka, że z mojego domu widać o tą wieżę, tak końcówkę tej wieży. Ona musi być naprawdę wysoka. Robię wam update, jest 8:33 i Empire State, zobaczcie jak się już w ogóle ściemniło. Empire State zmienił się na kolory flagi. Czekamy na zajście słońca. Zupełnie inaczej się prezentuje to teraz po zmroku. I jak zajdzie już całkowicie słońce, to wtedy będzie naprawdę różnica. Kolejny update, 8:51. Już zaczyna to trochę bardziej przypominać zachód słońca. I czekamy. Zostało jakieś 10 minut do pokazu.
pani z tego miejsca tutaj. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że pokaz fajerwerków wam się podobał, że ten vlog wam się podobał tak samo. Zostawiajcie lajki, klikajcie suby i widzimy się na kolejnym vlogu.